Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni, a nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz ukazaliśmy pojednanie. Oto słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Filip, Bartłomiej, Tomasz, celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto Słowo Pańskie. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, przyglądamy się dziś fragmentowi z Ewangelii świętego Mateusza, w którym ewangelista notuje, iż tłumy ludzi gromadziły się wtedy, kiedy Chrystus nauczał, a On litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Patrząc wtedy na tych wszystkich ludzi, Chrystus mówi do swoich uczniów: żniwo jest wielkie, robotników mało, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Możemy zadawać sobie różne pytania, co powodowało, że tak wielu ludzi gromadziło się i słuchało Jezusa. Być może słyszeli o cudach, których Jezus dokonywał, i liczyli na to, że staną się takim świadkiem jakiegoś cudu. Być może spodziewali się tego, że po spotkaniu z Chrystusem Jezus uleczy ich z różnych chorób. A być może potrzebowali duchowego wzmocnienia, potrzebowali odnalezienia sensu swojego życia i tego, by uleczyć swoją duszę od zła i grzechu. Wielkie tłumy słuchały Jezusa i każdy miał jakąś sprawę, problem, który pragnął mu przedstawić. A Chrystus mówi do swoich uczniów o tym, iż żniwo jest wielkie i potrzeba tych, którzy pójdą do ludzi, pójdą do człowieka, by głosić mu dobrą nowinę. Żyjemy w świecie wielkiego postępu i zadajemy sobie takie pytanie, czy w XXI wieku potrzebujemy takich duchowych przewodników. Widzimy rozwój techniczny, materialny, który powoduje, że człowiek staje się zamożny, że żyje w dobrobycie. Pytanie jednak, które trzeba sobie stawiać i na nie odpowiadać: czy człowiek, pomimo tego, co ma, kim jest, jest naprawdę szczęśliwy? Czy człowiek ma świadomość, po co i dla kogo żyje? Widzimy, jak w wielu miejscach pojawiają się różne sekty. Widzimy, jak w wielu sytuacjach ludzie nie radzą sobie z problemami swojego życia. Widzimy, że w wielu wypadkach, jeżeli człowiek oprze swoje życie na materializmie, na dobrobycie, bez wartości, że jest to jedna wielka pułapka. I dlatego, bracia i siostry, ciągle aktualne są te słowa, które mówi Chrystus do swoich uczniów, kiedy ich posyła, kiedy ich wysyła na świat. W jakim sensie one odnoszą się do biskupów, kapłanów, ale także i do każdego z nas. Każdy z nas, kto jest ochrzczony, kto jest wierzący,
jest przez Chrystusa posłany do tego miejsca, do tej sytuacji, w której się znajdzie, aby umieć zaświadczyć o to, kim jest. Dlatego, bracia i siostry, świat współczesny bardzo potrzebuje każdego z nas. Między innymi po to, by przypominać człowiekowi o jego powołaniu, o ostatecznym przeznaczeniu człowieka. Życie człowieka to nie jest tylko tu 60, 70 czy 80 lat, bo to jest jakby wstęp do życia. Życie człowieka to jest tutaj dobrze przeżyć, wybrać Boga po to, aby się zbawić. Współcześni właśnie ci posłańcy Boży mają przypominać człowiekowi, że nie można zatracić się w doczesności, że nasza ojczyzna jest w niebie. Niekiedy nam się tak wydaje i tak nas pochłania codzienność, życie, bo musimy się troszczyć o to, by jak najlepiej żyć i postępować, ale chrześcijanin, człowiek wiary wie o tym, że tutaj, to miejsce, to jest tylko etap w drodze do celu. I właśnie zadanie uczniów Chrystusa polega właśnie na tym, aby człowiekowi o tym przypominać. Ci współcześni żniwiarze, posłańcy od Boga, mają przypominać nam i każdemu z nas, że materializm, pokładanie tylko w swojej siły w pieniądzu czy w dobrach materialnych, niestety, ale prowadzi do nikąd. Ci ludzie, ci Boży posłańcy w XXI wieku mają przypominać o godności ludzkiego ciała, o odpowiednim korzystaniu z tego wszystkiego, co daje życie. Dzisiaj widzimy, jak w wielu wypadkach pojawia się problem alkoholu, narkotyków czy innych używek, które po prostu gubią człowieka. Ci współcześni żniwiarze w XXI wieku muszą głośno mówić i przypominać: życie ludzkie jest święte, od poczęcia do naturalnej śmierci. Musimy tej wartości, moi drodzy, bronić, mówiąc, że to życie, które poczyna się pod sercem matki, jest święte, i to życie, kiedy już dobiega kresu, kiedy człowiek już jest stary, zmęczony, schorowany, trzeba o nie się troszczyć, bo ono jest wartością, bo ono jest darem Bożym. Trzeba, bracia i siostry, w XXI wieku, i to także jest do nas, do naszych rodzin, do naszych dzieci, wnuków, które mamy, przypominać, że są zasady, które kształtują ludzkie życie. A dla człowieka wierzącego, chrześcijanina, takimi zasadami jest dekalog, 10 słów, które Bóg zawarł po to, aby człowiek mógł przechodzić przez życie szczęśliwie. I nie zrażać się tym, że niekiedy dzieci czy wnuki będą mówić: tato, ty jesteś niereformowalny, mamo, to tak było kiedyś. Nie. To są zasady, które obowiązują i będą obowiązywać do końca świata. To tylko ktoś, komu wydaje się, że próbuje zrobić jakąś rewolucję moralną, moi drodzy, próbuje niekiedy ludzi ściągnąć po prostu na dno. Boży żniwiarz także, czyli ten, który jest posłany od Boga, ma mówić o świętości małżeństwa, rodziny i bronić właśnie tego związku, w którym mężczyzna łączy się z kobietą, tworząc małżeństwo, i przypominać o tym, że poprzez życie w rodzinie, poprzez życie w małżeństwie, poprzez wypełnianie swoich obowiązków realizujemy swoją świętość. Dlatego, bracia i siostry, tak ważny jest dzisiaj każdy z nas. I miejmy tego świadomość, że wszędzie tam, gdzie jesteśmy, Pan nas stawia. I są sytuacje, w których trzeba jasno i zdecydowanie powiedzieć, kim jestem, według jakich wartości żyję, że jestem człowiekiem wiary, że jestem człowiekiem, który żyje Ewangelią, dekalogiem na co dzień. Tego potrzebuje świat. Tego potrzebuje każdy z nas. I nie należy się zrażać wtedy, kiedy nas nie przyjmą, wtedy, kiedy nas odrzucą, być może i wyśmieją. Tych zasad trzeba bronić, bo one wypływają z Ewangelii i o nich uczy Chrystus.